Witajcie moi drodzy, ja jestem Szpaku Szpakowski i zapraszam was na Republic of Germany Cold War Hearts of Iron 4. Słuchajcie, lecimy. Standardowo nic tu się nie zmieniło, no to już teraz dam start, żeby czas leciał, bo jak znamy tego moda, to jest oczywiście rok na odcinek, rok na pół godziny. Z moimi pauzami, moimi standardowymi tutaj oczywiście pauzami lecimy. Jesteśmy z naukowymi świrami, w końcu usuniemy sobie ten, wkrótce już sądzę, że w tym odcinku usuniemy ten beznadziejny minus do tych tutaj badań. Może teraz robię tutaj description, research time, to jest akurat mało ważne, ale idziemy potem w to, USA Computers i pójdziemy research agreement with US. Będziemy mieli w końcu minus 15 do czasu badań. Moi drodzy, wy wiecie jak ja już się cieszę z tego powodu. Bo już po prostu jaram się jak pochodnia, że tak to nazwę. Ale cały czas nie mam pojęcia o co chodzi. Podobno to jest budżet, ale jak ten budżet działa, to ja tak zbytnio nie wiem. Czy po prostu, widzę po prostu od czego oni zależą. Od ilości fabryk cywilnych, więc możemy budować ich więcej. Bo nigdy fabryk cywilnych za dużo. Nasz sprzęt, który będziemy posiadali, tak wiecie. Nawet tutaj już powinniśmy też budować. Nasz sprzęt, który posiadamy, no tutaj, jest dość nikły. Produkujemy tylko 60 karabinów M1950, przypominających jakieś AK-47, takiej wersji bardzo, bardzo ubogiej. Więc tak, dobra. Mam teraz jakąś taką zajawkę na gadanie, dużo gadania, jeszcze więcej gadania. Możecie się szkolić albo się nie szkulcie, bo i tak będę was stawiał jeszcze raz w jakichś nowych dywizjach. Możemy teraz sobie coś ustawić. Możemy ustawić Science Production 8. Chwila. Możemy już w dziesiątkę przejść, a my mieliśmy w dziesiątkę. A, widzicie, nawet już nie pamiętałem, na czym skończyliśmy, już nawet nie pamiętam. Mamy już Science Production 10. Dalej dostajemy 4 punkty dziennie. Przepraszam, chrypka. O, już lepiej. Powinniśmy pomyśleć, co możemy robić z naszymi tutaj rozkazami. Czy możemy tak niedługo coś wypowiedzieć, jakąś wojnę komuś? Powiem wam tak. Jedyny kraj, który moglibyśmy tutaj wypowiedzieć wojnę, najbardziej byłaby Szwecja. Szwedzka Konfederacja, 8 fabryk cywilnych, 4 wojskowe. Jest to fajny bilans, tylko ciekawi mnie to, czy jesteście uzbrojeni w jakieś bunkry, nie bunkry. No nie powiedziałbym, wiecie co? Was podbicie to byłoby rewelacyjną sprawą, po prostu bym się tak bardzo cieszył, bo jesteście okej. Okay. Ten kraj ma prawie, ma więcej od nas fabryk militarnych. To jest śmieszne, ma więcej od nas armii, ogólnie silniejszy i lepszy. Lecz nawet wiecie co, nawet nie ma sensu gdzieś się wpaść, na jakiekolwiek wojny, nasz kraj jest słaby. Jest bardzo słaby, lecz to się będzie powolutku zmieniało. To się będzie w przyszłości zmieniało, będziemy coraz to silniejsi. Wow. Wiecie co? Wypowiedzieli nam wojnę. Ustawcie się tutaj, wy typy. Oni zamali wszelkie prawa na to. Oni zamali wszelkie prawa na to, macie się bronić. Ja wiem, że jesteście oddziałem policjantów i tym podobne, ale liczę, że tutaj nam przybędą Brytyjczycy i nam pomogą. Jestem zaskoczony. Coś nam tutaj teraz ścięło, pewnie jest wzywane bardzo dużo krajów na raz. Albo system próbuje ogarnąć, po prostu zaczęła się jakakolwiek wojna. Wiesz co, ty też podejdź sobie tutaj, powinniście się rozłożyć na ten rejon. Wszyscy, wszyscy to wszyscy. Każdy z was, nawet powinniście podejść tutaj, dostaniecie jakiegoś marszałka. Federal, promuj się, dostaniesz na przykład Defensive Doctrine i siadniesz tutaj. Mam nadzieję, że jesteś oczywiście. Pyk. Kurde bele. Co za cwaniaki się znaleźli, wypowiedzieli nam wojnę tak po prostu znikąd. Dobrze, że coś robiliśmy tutaj ze broniami. O, na przykład tutaj możecie. No musimy oddać im południe. Musimy na pewno oddać im południe, musimy się bronić. I liczyć na to, że nasi sojusznicy od 7 boleści, no, pomagać nam. Liczmy na to, że te kraje nam pomogą. Chyba, że poprosimy na szat o... Poprosimy o lendlisy. O, na szat od Ameryki. Karabiny. Support equipment i front equipment. Nie zgodzicie się, co? Że macie za mało. No śmiesznie to brzmi. My też mamy za mało. Dlaczego nas w ogóle nie pracę zatkowała? I gdzie są nasi sojusznicy? Możemy tutaj coś skociołkować? Bo wiecie, tracimy teraz troszkę na przemyśle tak naprawdę na tym najbardziej. Bo nasze wojska, nie no, coś tam się potrafią obronić, ale to nie jest jakaś potęga. To nie jest żadna potęga, to jest coś dziwnego, bo się w ogóle tego nie spodziewałem. War propagandy nie potrzebujemy. Co to jest to?
Nie mam pojęcia, co robią te eventy. Bo teraz jak się zastanawiam, co by tu zrobić? Co by tu zrobić? Dobra, ej, skoro macie wojny wszyscy, no bo nie wiem, może coś róbcie z tą wojną, wypowiedzcie, zniszcie USA, chodźcie, przybędźcie na moje tereny. Tutaj Dania już przybywa na nasze tereny, będziemy pomagać, oczywiście bronić się przed Francuzami. Tylko, że my nie jesteśmy żadnej frakcji. Jest dużo krajów, które mogłyby walczyć, ale nie walczy. Ale najważniejsze kraje walczą. Aha, bo wy jesteście w jakiejś jednej frakcji ze sobą, NATO. A dlaczego ja nie jestem w NATO? Dlaczego ja nie jestem w frakcji zwanej NATO? No. Czego nie możemy dołączyć? Wycyfy. Nie możemy dołączyć do NATO, bo oni są członkami NATO. Okej. Okay. To ma sens. To ma... To nie ma sensu. Wiecie co? Powinniście się nawet ustawić tak na tym froncie. Wszyscy. Wszyscy to wszyscy. Jak każdy, to każdy ma się ułożyć na tym froncie. Wiecie, tak teraz, że raczej na to chwilę ścinki, ale to po prostu, wiecie, taki boom. To jest taki odcinek zaczęty z wysokiego C. Podejdź sobie z tej strony, zajmiemy tutaj jak najwięcej terytoriów i my próbujemy zaatakować, bo wy też jesteście w wojnie. Boże, ta Francja to ma wojnę z całym światem, ale przy okazji zrodziło się na to. Lecz będziemy mogli sobie pobić Francuzów. Dobra, ruszajcie. Ruszaj tutaj. Ty też możesz ruszyć. Kurde, niby Francuzi tacy groźni, ale oni się nie przebiją. Francja nie będzie posiadała tylu armii, żeby obgrodzić całą granicę świata. A przy okazji my dostaniemy, zaczniemy dostawać fabryki. No. Tylko straciliśmy pewnie troszkę tutaj przy budowie, Francja. Na infrastrukturę nam szkodziło i w ogóle, ale odbijemy sobie to. My sobie tutaj dużo weźmiemy, będziemy potrzebowali. Tutaj skociołkujecie jakieś oddziały, szybciej podchodźcie, panowie policjanci. Bo będziemy potrzebowali jeden zagłębie Sary i tym podobne. Może zamknięcie tutaj jakieś oddziały śmieszne. Tutaj też powinniście zamknąć jakieś oddziały. Tutaj zablokowali nam Belgów, to niedobrze, ale możecie podejść sobie tak, 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 tak i tu. No ruszajcie się, panowie, już. Dlaczego nie ma animacji chodzenia? Czyżby tutaj coś się zepsuło z animacją chodzenia? Bo ja nawet nie wiem, kiedy te wojska chodzą. Niektóre chodzą, niektóre nie chodzą. To jest takie... Wytyfy. Takie trochę bardzo, bardzo dziwne. W ogóle Federal Republic of Germany, to... My jesteśmy w NATO, tak? Czy my jesteśmy w końcu w tym NATO, czy nie jesteśmy w tym NATO? No nie jesteśmy. A szkoda, bo ja bym chciał być bardzo w NATO. W sumie wy też nie jesteście w NATO. To wy jesteście w tym NATO czy nie? Bo raz pokazujecie, to NATO jest, a raz tego NATO nie ma. To jest... Pamiętajcie, jeżeli kiedykolwiek wybuchnie trzecia wojna światowa, nie życzę temu nikogo. Ani nam, ani naszym wnukom, ani prawnukom, ani praprawnukom, nikomu nie życzę wojny. Bo wojna jest zła i wojna to zniszczenie. Ale jeżeli kiedykolwiek coś takiego podobnego wystąpi, nigdy nie wierzmy na to. Bo oni się stworzą, potem rozbiją. Stworzą, rozbiją, stworzą, rozbiją. Kingdom of Belgium ma 55% robienia w tej wojnie, bo w końcu tam sobie zdobywa tereny. Bo mogą, bo mogą zdobywać te tereny, bo czemu by nie? Dobra, podejdź sobie taki tu. Ty możesz podejść się tutaj. A wszyscy powinniście mieć rozkaz. Strzałka do przodu i Hakuna Matata. Pyk. Już, każdy ma do przodu rozkaz. Pozbądźcie się ich, Boże Święty. Ale to było takie dziwne, nie? To było takie... Dobra, was nie chcę. No dobra, no. Możecie się wbić. Widzicie, pomimo, ci policjanci dali radę się bronić. Bo może trzony naszej wspaniałej armii stanowi paru policjantów z pistoletami, to jednocześnie oni dali radę się obronić. Nie ma z tym żadnego problemu. Wow. Ja jestem zaskoczony. Ja jestem naprawdę zaskoczony z tego, co się tutaj stanęło. Dobra, idź tutaj, zablokuj jakieś siły. No idź tutaj, zablokuj oczywiście. Wy powinniście tutaj w sumie nawet stanąć, dla tego rozkazu. Wszystkie dywizje, jakie tutaj są, powinny stanąć w tych rozkazach i je po prostu wyniszczyć. Tutaj te wszystkie śmieszne policjańskie, niepolicjańskie dywizje. Tutaj zablokujecie, skociołkujcie te armię tutaj. Nie wiem, dlaczego oni to zrobili. Pamiętajcie, ja nie mam pojęcia, dlaczego oni to zrobili, ale śmiesznie to brzmi. Ważywszy, że teraz je odbijemy troszkę fabryk, zdobędziemy troszkę fabryk, zdobędziemy zagłębie Sary, które byłoby dla nas bardzo potrzebne. Dlaczego Francja to zrobiła? Dlaczego teraz jest piosenka Adolf Hitler Platz? No, znaczy, w sumie ta piosenka była ładna. Niech leci. Zatem, jeżeli nie mamy już pewnego słynnego akwarelisty u swoich rządów, to jednocześnie ta muzyka jest... Muzyka, ta piosenka jest bardzo ładna i... Możemy ją puścić. Czemu by nie? Dobra, idźcie tutaj. Brakuje na karabinów pewnie teraz, tak? No niekoniecznie. Lecz możemy dzięki temu przejść na... War Economy. A z War Economy będzie już o wiele łatwiej. Wszystko będzie łatwiejsze.
Dobra, policjanci, już się nie rzucajcie. Możecie wbijać się w tych tutaj ludzi. Możecie wbijać się w tych tutaj ludzi i róbmy wyniki. Musimy robić wyniki. To jest najważniejsze w aktualnej chwili, aby ten wynik mieć jak największy, aby sobie zgarnąć dużą liczbę terenów. Na przykład upośledzoną i niemarzynota też potrzebujemy. Alzację i Lotaryngię też potrzebujemy. Rzuć się tutaj. Tutaj już nie potrzebujesz, nikt tutaj nie potrzebuje stać. Tutaj też nikt nie potrzebuje stać. Tutaj też sobie nikt nie potrzebuje stać po podbiciu. Boże święty, no posiedzona Francja, naprawdę. Mamy tylko 25 oddziałów, coś nam usunęło. Mieliśmy 27, teraz mamy 25. A na razie nam nic nie skociołkowano, tylko no coś nam usunęło. Dobra, rzućcie dni tutaj. Policjanci, panowie policjanci, proszę aresztować kajdaneczki i lecicie. Kajdaneczki do przodu. Ej, nie. Bo tutaj nam... Bo tu mogą się wbijać, to jest niedobre. Mogą odbić jakąś część tych wojsk. Idź tak, o, mam pomysł. Idźcie tutaj i będziemy próbowali cały czas odciąć ich od jakichkolwiek dostaw, sprzętu i tym podobne, gdyż cała ich armia nie jest również największa. Od 29 do 59 dywizji, czyli obstawiam, że nasz przeciwnik będzie posiadał... Nie wiem w sumie co. Trudno mi powiedzieć tak naprawdę, ile on będzie obstawiał, tak? 40 dywizji na pewno, ale odcinek zaczęty od wysokiego C. O nie, tutaj nas przebili. O nie, o nie. Wszyscy pod ochronę granic. Tu. Nie tutaj, tylko gdzie indziej. Wy możecie podejść sobie tu. Dobrze, że mieliśmy tą ochronę na to, bo byłoby troszkę kappa. Ale naprawdę tak bardzo, bardzo. W ogóle ja tak zazdroszczę tym Belgom, że oni podeszli sobie pod Paryż. Oni zrobili te wszystkie fabryki militarne i tym podobne. Też bym chciał. Nie kłamie. Jezus, nie twórzcie sobie linii z Włochami, którzy są kolegami. Włosi to koledzy, my się Włochami kolegujemy. Podbijajcie ich, zdobywajcie ich tereny. To już śmieszy mnie ten po prostu błąd, że nie zawsze pokazuje się ruch jednostek, bo nie wiem w sumie, czy te jednostki stoją, czy atakują, czy cokolwiek robią. Jak możemy budżet? Możemy... O co chodzi z tym budżetem? Dlaczego ja nic nie mogę robić? Czy ja coś nie mam wybadanego, czy coś? Schowaj to. Bo tutaj też nic nie możemy. General Tykor. Chyba, że jakoś się tutaj koruje te rzeczy, znaczy za punkty, pieniądze i tym podobne. Co byłoby śmieszną mechaniką, ale jednocześnie prawdziwą. Bo wszystko za pieniądze można dzisiaj zrobić. Dobra, stój, nie ruszaj się nigdzie. Kurtka wodna. Gdybyśmy mieli dywizję, a nie... Oj, brakuje karabinów. Brakuje bardzo karabinów. Nasi policjanci nie mają już z czym walczyć, rzucają kamieniami i gaz pieprzowy pod nogi. Podejdź sobie tutaj, musisz im pomóc się wybronić, jak to nazwę. Raczej się wybronicie, bo może są to śmieszne dywizje, tak zwane gunwodywizje, bo to nie są prawdziwe dywizje do walki. To jednak coś tam dają radę, a Francja, pomimo naporu jaki jest w tym kraju, potrafią bardzo dobrze się wybronić, co jest na pewno jakoś lekkim rozczarowaniem ze strony sztabu generalnego niemieckiego, którym jeżeli są generałowie, którzy pamiętają wspaniały okres niemieckiego Blitzkriegu, operacji na uzbrojone pozycje francuskie, to że jednak Blitzkrieg się musi udać i to bardzo łatwo. W ogóle wy tutaj gdzieś macie linię Maginota. Gdzie wy ją mieliście? Tu. Aha, cwaniaczki. A nie, wydam pieniądze na tutaj. A za cię Lotaryngię, a nie powinienem wydawać na nich pieniędzy. To nie mamy karabinu by walczyć. Mogę jeszcze raz poprosić USA o karabiny. Wy macie minus 6 tysięcy. Fajnie. Najpotężniejszy przemysł świata nie potrafi wyprodukować kilku tysięcy karabinów dla mnie. A od was mogę poprosić? Wy też jesteście biedni. A, to ja, to moje 6 tysięcy to jest, prawda? Jak my mamy za dużo? To jest, czyli to jest te 6 tysięcy to jest nasza, a nie ich. To Ameryko, najpotężniejszy przemysł na świecie. Czemu nie potrafisz nic wyprodukować? Przysłalibyście cokolwiek, jak ja mam tutaj toczyć zawarte boje z Francuzami, skoro no nie chcecie pomóc. Dobra, rzućcie się na nich wszyscy, niech znikną ze świata. Tutaj też możecie zablokować, tutaj też zablokujecie, pozbędziecie się kolejnych sił, nasza z tego rejonu. Dobra, składaj, poszedł, jest! I koniec wojny! Belgia wzięła sobie rejon tutaj, to my sobie weźmiemy na pewno... Nie możemy wziąć za Sary, ale możemy wziąć tak. To weźmiemy. Kurde, no i właśnie, że Belgowie niszczą piękną granicę. Ale możemy wziąć to. Ja wiem, że to będzie teraz takie border gore i tak dalej. Ale Belgowie są pierwsi. Oni robią większe border gore.
Ja wiem teraz, że mnie po prostu zabijecie, co to w ogóle wytyfy jest, ale spokojnie. Belgowie się, z Belgami się też rozprawimy. Dobra, będziemy mieli śliczną granicę. Mamy tutaj punkty, żeby sobie dostać ten teren? Mamy. Nie możemy. Jak tak klikniemy parę razy, to możemy. Rozbiór Francji przez dwa państwa, przez Belgię i przez nas, kurde wele. A jeszcze ja proszę, Adam, jeszcze mamy wojnę z French Somaliland. O kurde mać. Ale przynajmniej nasz przemysł będzie żył. Słuchajcie, skoro mamy więcej fabryk, musimy produkować więcej karabinów. Ja wiem, zabijecie mnie teraz, ja się nie dziwię. Ja się tutaj zgadzam ze wszystkimi waszymi ocenami, że przecież zepsuliśmy granicę. Ale gdybyśmy tego nie wzięli, to Belgia byłaby cała rzecz żółto. A wy macie w ogóle niepodległość od tym gwarantowaną? Czy wy macie w ogóle gwarantowaną niepodległość od... jak oni się nazywają? W ogóle mogę od was coś prosić? Ej, wy wyślecie jakiś sprzęt. Ale ja wszystko mam raczej lepsze od was, bo wy jesteście biedakami, cebulakami i w ogóle wszystko co najgorszy. Najgorszy sort człowieczka. To ile mamy teraz tych fabryk? Jezus Maria, ale ten przemysł będzie żył teraz. Ale ten przemysł będzie teraz żył. Mamy teraz tak dużo surowców. Ile będą od nas ściągali najprawdopodobniej, czy nie? No jeszcze nie. Jeszcze nie będą od nas ściągali. Ej, ale to naprawdę. To jest wysokie C. Przydałby się przy okazji, że ten Feldmarschall... Nie wiem, dostał cokolwiek jakieś odznaczenie pod sobą, czy cokolwiek, że tutaj Infant Leader to jeszcze może nie, bo jest za wcześnie na to. Lecz cokolwiek by się przydało, a wiecie dlaczego to wszystko by się przydało? Żebyśmy, jakby to powiedzieć, abyśmy widzieli jak on się tu nazywa. Znaczy, bo wtedy wiem, że ten typo tutaj nie jest takim typowym anonimem. Dobra, inscription, description, to może nie. Możemy na przykład zniewolić sobie censorship tutaj. Będziemy mieli przez to więcej punktów. Science Production nam troszkę zabiera, USA Computers też. Stabilność nam spada, dlatego też jest tak trudniej. Zróbmy sobie otwartą dyskusję. Możemy zawsze zmniejszyć Christian Demokratów 10%. To jest dobre, ale co to są te? Co to jest to? At War, tu. Air 10 Komando. Jakie komando? Koko Komando czy co? Jest taka, jak była kiedyś gra, takie Koko Komando, kiedy grało się takimi kurczakami. Przy okazji dobrze, że muszę dbać w ogóle o War Support, bo to już nie jest potrzebne. Co to jest w ogóle to? Brytania powstała! Czyli co, Francja zniknęła z map? Tak. Nie ma Francji komunistycznej. Widzisz, Związku Radzieckim, niech to będzie przestroga dla ciebie. Że Niemcy stworzyli sobie tutaj państwo Vichy takie trochę upośledzone. To powinno być nasze i to naprawdę mieli być taką posiedzoną Vichy. Dobra, USA Computers i lecimy usunąć ten beznadziejny minus do badań. To będzie trwało 70 dni, prawda? To tych rzeczy dwóch nie będziemy badać. Tych trzech rzeczy nawet, a czterech rzeczy nie będziemy badać. Kiedy się stworzy, bo jak damy sobie jeszcze, chcemy coś zacząć badać. Myślę, że to damy za 60 dni, że chcemy badać tę rzecz, tę tutaj na przykład lepsze karabiny z tego załóżmy chcemy badać. To nie ma żadnego sensu. Dlaczego? Bo poczekamy aż spadnie ten minus do badania, no i wtedy będziemy mieli tam skrócone o kilka dni. Boże, chciałbym się koni napić, ale zapominam, że jestem na odcinku i koni się nie będę pił. Bo kole okazuje to słyszy koniec. 50 tysięcy karabinów, wy to widzicie? Robić to, wszyscy macie być lepszymi żołnierzami. Będziemy mieli 93 tysiące na stracie, ale produkujemy 160 karabinów dziennie. Czyli tylko 575 dni. Pokażcie mi to, ale teraz czas wolno poleciał, Jezus Maria. On tak leci, on tak po początku tak zwalnia i leci szybko, zwalnia i szybko leci. No 565 dni będzie się to robić, ale mamy teraz bardzo dużo tych cywilek, które nam się cały czas produkują. Od tych cywilek będziemy mogli sobie odtrącić, na pewno odtrącić, będziemy mogli powolutku myśleć nad produkcją fabryk militarnych. Może pierwsze trzy militarne fabryczki. Może zróbcie tak. O, i to będzie dobre, jak się zbudują tutaj te fabryki. Aha, a co tu się właśnie stanęło? Dlaczego ja nie mogłem pisować sam od siebie, tylko mogłem od jakiegoś innego kraju decydować? Ja nie mam żadnych pisnet, konferencji i tak dalej.
Nie, chwila, to jest jak ten taki, jak ten taki w ogóle wiecie co mnie zastanawiam? Że kurtka wodna, co? Znaczy miałem zadać się pytanie, czy wiecie, dlaczego on mnie zastanawia, dlaczego tak na przykład Hiszpanie sobie ignorował cały świat, że wiecie, wszyscy to faszyści chowają faszystów, a jednocześnie każdy tam, no nie wiem, wysyłał do nich szpiegów i tym podobne, ale jednocześnie mieli trochę na nich wywalone. Ale teraz spojrzałem na inną bardzo ciekawą rzecz, że... Tylko pozostaje się, czy możemy tutaj coś dać, jakiś industrial i tak dalej, przemysł, może większy pobór. Nie, ja bym tutaj coś powiększył sobie, tylko jeszcze nie wiem co, może Defcon na jeden, o! Defcon 1 byłby dobry. Ale nie o to mi chodzi. Dlaczego Hiszpania poszła we wspieranie komunistów? Zamiast pójść w neutralność, oni poszli w wspieranie komunistów. O, tu nie, tutaj poszli w demokrację? Czekajcie. Cześć, jestem Franco. W czasie II wojny światowej zabiłem setki tysięcy swoich obywateli w imię ideologii faszyzmu. Po wojnie nie doszliśmy do Hitlera, tak jak się spodziewał. Oszukaliśmy drania XDDDDD. No dobra, spoko, no to... Wiadomo, że tutaj znamy to... Jakie są tutaj różnice? 5% i 2,5... Nie, może już nie udawajmy, później zmarnujemy te punkty. Oszukałem Hitlera i nie poszedłem wspomagać go w czasie wojny. A teraz, kiedy już jest po wszystkich zdarzeniach wojennych, to nagle taki Franco pomyślał sobie, że pójdzie wspierać sprzęt radziecki, ale jednocześnie będzie wzmacniał demokrację w kraju. Czy on się dobrze czuje? Mi się zdaje, że on się dobrze nie czuje. Franco, jesteś pijany, idź do domu. Bo tak to wygląda, ja to tak czuję, ja tak to widzę. Słuchajcie, skoro mamy teraz dużo punktów, mamy jeszcze te swoje śmieszne wojny z jakimiś tam krajami, może byśmy zdyskredytowali rząd. Zdyskredytujmy rząd. Niech to będzie, niech monarchia się rozwija, a w przyszłych wyborach 39 roku będziemy mogli spokojnie... A tutaj się coś tam ustalają teraz na Discordzie, bo tak widziałem właśnie, bo trzeba zacząć lamy czasu. 22 minuty, nie no. Wiem, że teraz to nie było jakoś takie wielkie wytyfy, co się dzieje, a nic sobie nawet nie zdążyłem opowiedzieć. Co dla mnie, wiecie, dla mnie bardzo szybko minął ogólnie ten odcinek, to swoją drogą po pierwsze. Dobra, ty tutaj się odsuń, bo ty jesteś pewnie tą lepszą dywizją, prawda? Tak, ty jesteś tą lepszą dywizją, bo masz artylerię. Wszystko jest tu ogólnie jakoś lepsze, wszystko jakoś to fajniej, śmielej działa i tym podobne. To nie zmienia faktu, że jestem bardzo zaszokowany faktem, co tu się stało. Czekajcie, tak będzie szybciej leciał na czwórce? Nie, na piątce leci szybciej jeszcze niż na czwórce. Może zwiększmy sobie na szatę pobór? No nie, manpowera nam nie brakuje, chociaż mam 66 milionów. O, właśnie, sprawdzę sobie jedną rzecz. Właśnie, można generate core, możemy generować kory tutaj. Ty! Możemy sobie tworzyć kory. I to za pieniądze z tego. Fajna mechanika. Podziałamy jeszcze dużo ludzi. Tutaj nie mamy dużo ludzi, tu jest tak średnio. Ale za cel terenu to powinno być nasze. Bo wbrew pozorom to już jest nasz teren. Tutaj nie powinniśmy nic mieć do korowania. Lecz dalej jestem przeszykowany na ten hejt z powodu tego, że mamy bardzo brzydką granicę i ja wiem, że dziwnie tak laguje teraz trochę. Pewnie z powodu wojny, bo wszyscy walczą na konkurs. W ogóle z czym jeszcze walczymy? Republic of Cameroon jest państwem, które nie istnieje. Państwo bez nazwy. Nazywa się United Kingdom. I chyba tyle. Kolonie Protect. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Naprawdę, ten moc jest bardzo dziwny. Socjaliści rządzą bardziej w Wielkiej Brytanii. Uczę wam, Brytyjczycy. Dobra, na razie, jak mówiłem, tutaj nic nie dajemy. Czekajmy chociaż na skończenie tego głupiego minusu. Tam minus 10 i tym podobne. I potem będziemy mogli sobie zrobić War Reparation. A może tu się usuwa te głupie minusy do tego West Army Control. O. Obstawiam, że tutaj może się tak stać. Chyba, że tu gdzieś. Dobra, nuclear bombs, czyli możemy już budować bomby nuklealne. Termonuklealne. Możemy nas już pierwsze reaktory gdzieś tutaj... Możemy dwa reaktory w jednym miejscu budować? Rewelacja. Dobra, skończcie to. I patrzcie, teraz mamy ten minus 13%. Skończy się to. Minus 28%.
Oraz to jest niebo, a ziemia. Z tego mieliśmy 170 kiedyś dnia, to mamy 138. Tutaj nic nie zrobimy z tego protection. Tutaj też nic nie musimy zrobić, możemy nasza zrobić to. Tutaj możemy doktryny, nie pójdziemy w doktryny. Helikoptery, możemy na przykład early project. Możemy na przykład coś z przemysłem pójść. Nie, to jest za długo. To jest za długo i to nie ma sensu. Możemy pójść w to. Co to daje? A, no, reaktor level 3. I tam jakieś wyższe, tak? Tu mamy jeszcze wyższe te reaktory, musimy mieć chyba. Albo że możemy więcej reaktorów w jednym miejscu zaszedł dać, albo to jako potężniejszy. Jako taki przykład na przykład. To jest anti-air. Tutaj lepsze czołgi. Lepiej pójdziemy sobie w te średnie czołgi, które będą lepsze. Nie, to są light tanki, a my nie potrzebujemy light tanków. Musimy iść w stronę naszych tutaj czołgów. O! Boże święty! Nie mając teraz tych wszystkich minusów, to jest po prostu coś rewelacyjnego. To jest coś rewelacyjnego. Ale wiecie co, moi drodzy, ja tak się zastanawiam, bo odcinek będzie się za chwilę, za parę minut kończył. Ja tak się zastanawiam, czy teraz aż nie zostawić sobie tej gry tak dla samego siebie i tam po prostu sobie przechodzić, tam oczywiście na tą monarchię i tym przechodzić. Tak spokojnie sobie przejść, kiedy nic się większego teraz nie dzieje, chyba że no, wybierzecie coś innego. Proszę po prostu oczywiście o znać, dać mi znać z tym. Bo mi jest, jak wiecie, wszystko naprawdę jedno. Lower world tension from volunteers. Myślę, że aż nie zrobić otwartej prasy, ale to stabilność już 4 daje, nie weekendową, tylko taką normalną. To mamy at war. Aha, bo my jesteśmy w wojnie, dlatego tak nam stabilność spadła. Zobaczymy z Republic of Cameroon i jeszcze z jakimś małym innym dzikim państwem, o którym nikt nie ma pojęcia, co to jest i dlaczego my się z tym bijemy. Dlaczego ma on powarować wojny z połową świata i gdzie to jest? Madagaskar! Państwo bez nazwy to Madagaskar! Teraz to ma sens, bo w końcu Madagaskar jest wolny, bo się wyzwolił, bo nie ma kto ich nie wolić. Ale skończcie proszę te budowle. Więc jak robimy? Po prostu teraz dajemy sobie czas, wiecie, na jakąś odbudowę i szykowanie się ewentualnie do następnego odcinku. By the way, Francja już, Austria już powstała. Republic of Austria, stolicą w Innsbrucku. Okazji, mamy dużo tych punktów, powiedzmy je jakoś rozwinę. Tutaj nic nie rozwiniemy. Working loves. Faktory output jest spoko, fajnie to brzmi. Możemy zwiększyć nasz pobór do 250 tutaj. Możemy dać sobie kolejnego typka do monarchii. Boże, co tu się dawało? Już tego nie pamiętam. Dajmy to. Mam nadzieję, że nie nacisałem nic na bombę atomową. Na wojnę domową. Bo teraz w sumie nie pamiętam nawet, co to robił tej wenty. Jak to... Nie przewidziało mi się, prawda? Widziałem tutaj czerwony kolor. LOL! Dziwne to było, ale to, że jeszcze Francja wypowiedziała nam tą wojnę, to jest jeszcze dziwniejsze. Dobrze, że mieliśmy gwarancję od całego NATO i tym podobne. Ale wiecie co, moi drodzy, ja sądzę, że to będzie idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja byłem Szpaku Szpakowski, a to były Federal Republic of Germany Cold War na Cold Warze Hearts of Iron 4. Trzymajcie się ciepło. Cześć!